Radio Wnet, www.wnet.fm. Gościem poranka Wnet jest pan minister Krzysztof Tchórzewski, minister energii. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. W zeszłym tygodniu w Warszawie był minister energii z Stanów Zjednoczonych i zostało podpisane porozumienie o strategicznym partnerstwie polsko-amerykańskim w sektorze energetycznym. Mamy otwarty dialog, nie tylko w zakresie takiej współpracy, wymiany wizyt i doświadczeń, ale który rokuje dobrze w nadzieję na przyszłość, jeśli chodzi o współpracę energetyczną. Współpraca energetyczna, czy w skład współpracy energetycznej wchodzi handel gazem, czyli kupowanie gazu od Stanów Zjednoczonych? I w tej dziedzinie robimy duże postępy, bo jako jeden z pierwszych państw korzystamy z nadwyżki gazowej, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. I te kontrakty, dzięki temu, że mamy gazoport w Świnoujściu, te kontrakty są dla nas korzystne. Pokrywamy nimi wzrastające zużycie gazu. Natomiast ten gaz, cena transakcji jest tajemnicą handlową, ale nie jest tajemnicą handlową to, że to jest gaz tańszy od gazu rosyjskiego. Ale ze Stanami Zjednoczonymi nie tylko o gazie rozmawiamy, również rozmawiamy o energetyce atomowej. Czy już decyzja na temat tego, że będziemy budować elektrownię atomową, zapadła, czy to jest jeszcze faza przed podjęciem ostatecznej decyzji? Ja jeszcze na początku uzupełnię sprawę gazową. Otóż w sprawie gazu mamy prawo ten gaz odsprzedawać dalej, a więc być takim do tego gazu amerykańskiego w Europie hubem gazowym. I z tego tytułu już przygotowujemy budowę dobrych połączeń na południe Polski, a więc do państw z nami sąsiadujących, jeśli chodzi o Grupę Wyszehradzką. A czy w Grupie Wyszehradzkiej jest zainteresowanie dla tego gazu płynącego z Ameryki przez Świnoujście, czy też Czesi i Węgrzy są zadowoleni z tego, że mają gaz rosyjski? Każdy w Europie patrzy na to z punktu widzenia strategicznego. Gaz to jest w tej chwili i przemysł, i gospodarka, i gospodarstwo domowe, a więc bardzo ważna jest dywersyfikacja i pewność dostaw i z tego tytułu są duże szanse na takie umowy właśnie w tym kierunku, tym bardziej, że ten gaz wydobywany do kilometra pod ziemią, czyli dosyć łatwo, jest niedrogi. To jest tak, że z panem ministrem Piotrem Naimskim rozmawialiśmy o tym, co się dzieje w sektorze gazowym, co się dzieje w tej budowie, wielkiej budowie strategicznej, czyli Baltic Pipe, że do 2022 roku ten gazociąg ma być gotowy, że jest jeszcze jeden kłopot, być może nie, ale to skrzyżowanie między Nord Streamem a Baltic Pipe, że tutaj musi być zgoda rozmaitych stron. To troszkę niepokojące, bo skoro Rosjanie mają się zgodzić, a to tu pan minister, tu są jakieś negocjacje z Rosjanami, czy ich nie ma? To są kwestie, że tak powiem, trochę tajemnicy budowy i mam przekonanie, że ten problem będzie rozwiązany. Jest na to uzasadniona nadzieja. To z tego się cieszymy. To w takim razie wpiszmy temat energetyki atomowej do głównego tematu, czyli strategia energetyczna Rzeczpospolitej na najbliższe 20 lat. Czy taki dokument jest już zakończony, czy jest opracowany? Ten dokument jest opracowany i będzie musi podlegać, że tak powiem, decyzji rządowej. W Ministerstwie Energii to kierownictwo zaakceptowało Ministerstwo Energii ten dokument, więc jest to dokument Ministerstwa Energii, który ma być polityką energetyczną Polski. Natomiast chcemy, żeby to była określona do 2040 roku, chociaż wymóg jest Unii Europejskiej do 30 roku, to jednak z punktu widzenia właśnie zamiarów związanych z energetyką jądrową wskazujemy rok 40 jako ten rok, który
jest bazowy i na tej podstawie z Komisją Europejską się rozliczamy, bo my musimy dotrzymać ustaleń związanych z notyfikacją pomocy publicznej dla węgla kamiennego i z notyfikacją rynku mocy, który w Polsce jest znacząco, że tak powiem, w znaczącej większości pochodzi z węgla dotychczas. Więc jeżeli tak to określimy, że możemy tutaj stosować pomoc publiczną, to jest także wymóg, że jednak doprowadzimy do tego, żeby nasza średnia emisja w Polsce, już nie liczona jednostkowo, ale jako średnia, była na poziomie 550 kg na megawattogodzinę, czyli mówimy o emisji dwutlenku węgla, czyli ta przyjęta w Unii Europejskiej granica, którą powinniśmy osiągnąć. No, Komisja Europejska stawiała nam wymóg rok 30, ale ostatecznie my do tego wyniku, jeżeli wprowadzimy energetykę jądrową, to dojdziemy, modernizując także energetykę węglową, pod tak zwane BAT-y, czyli wymogi ekologiczne, już wysoko podniesione na poziomie roku 35-36. I to jest przyjęte do wiadomości przez Komisję Europejską, która jakby do tego się odnosi ze zrozumieniem, ponieważ mieliśmy inny start niż państwa europejskie. A więc tutaj jesteśmy w trakcie domawiania, teraz jesteśmy w trakcie procesu notyfikacyjnego tak zwanej kogeneracji, czyli rozbudowy w Polsce elektrociepłowni, w których tam, gdzie nie ma instalacji gazowych, nie ma sieci gazowej, to tam nawet mamy zgodę na elektrociepłownie węglowe, więc chodzi o wspólną produkcję prądu i energii, znaczy energii elektrycznej i ciepła. Jak obejmował pan urząd ministra energii w rządzie pani Beaty Szydło, jak dobra zmiana szła po władze w 2015 roku, czyli były wybory parlamentarne, to główny nacisk był położony na energię opartą o węgiel, czyli polskie złoto. Czy pod tym względem coś się zmieniło? Bo teraz mówimy o gazie, teraz mówimy o elektrowni atomowej, a węgiel? Tu się nic nie zmieniło, dlatego że decydując się na obecność w Unii Europejskiej, no Polska zgodziła się na to, że nie będzie rozbudowywała energetyki węglowej znacząco. Więc tak jak to często podkreślam, że w ramach tych uzgodnień z Komisją Europejską elektrownia węglowa w Ostrołęce jest jakby elektrownią ostatnio węglowo budowaną w Polsce. A więc my tutaj pośrednio wchodzimy w transformację, ale jednak chcemy, żeby w energetyce węgiel istniał, stąd budujemy, w tej chwili już są zaawansowane prace dokumentacyjne i przygotowawcze. Chcemy wybudować przy kopalni Bogdanka elektrownię 500 megawatową, największą na świecie, która będzie największą na świecie pod względem sposobu jej napędzania, która będzie zasilana produkcja energii elektrycznej gazem, ale pochodzącym ze zgazowania węgla. A więc to jest bardzo nowoczesna technologia. Taka elektrownia 200 megawatowa pracuje w Japonii. Są próby na całym świecie robione i my chcemy tutaj uruchomić pilotaż. Pilotaż dlatego, że z punktu widzenia ekonomicznego taka elektrownia w tej chwili jest bardzo trudna do oceny, czy ona będzie rentowna, czy nie. A więc przyjmujemy, że jako pilotaż, że może to być nieudane, a więc nie rozliczamy spółek za to, że mają uzyskać maksymalny efekt ekonomiczny, tylko chodzi o to, żeby sprawdzić tego typu technologie, bo wtedy my moglibyśmy dodatkową dywersyfikację mieć gazową, dodatkowy gaz własny. Mamy tutaj 4 miliardy metrów sześciennych gazu, mniej więcej rocznie wydobywujemy. Wydobycie wynosi w Polsce. Natomiast rzecz polega na tym, że bardzo nam trudno osiągnąć większy wzrost wydobycia. Nowe źródła gazu zastępują stare w Polsce i te 4 miliardy metrów sześciennych gazu utrzymujemy. Natomiast mielibyśmy dodatkowy gaz na energetykę ze zgazowania węgla. Byłaby to dodatkowa dobrze, ale ta elektrownia przy Bogdance to jest kwestia 10 lat, czy kwestia krótszego czasu? To jest kwestia, ja myślę, przekonany jestem, że
te działania związane już z przygotowaniem. W przyszłym roku nabiorą takiego tempa, że w roku 2020 ta budowa się rozpocznie. Trzeba wygrać wybory przed tym 20 rokiem, żeby te plany wszystkie zostały w jakiś sposób zrealizowane. No trudno jest w energetyce nie kontynuować, dlatego że inwestycje trwają od 5 do nawet w energetyce jądrowej do 11-12 lat i z tego tytułu przez jedną kadencję nie da się tego zrealizować. Ale już tak było. I pewna kontynuacja musi mieć miejsce. Były rozpoczęte budowy elektrowni węglowych, teraz na przykład Kozienice, no to myśmy to kontynuowali. Ale była rozpoczęta budowa elektrowni w Ostrołęce i została przerwana i pan minister przywrócił. Ale ona była rozpoczęta w takim zakresie, że jeszcze można ją było przerwać, bo było pozwolenie na budowę, ale fizycznie budowa nie była rozpoczęta. Ją przywrócili, tą budowę. Teraz, tak, rzeczywiście startujemy z tą budową. Ale czy tam finansowanie tej budowy jest zapewnione, czy jeszcze nie? Jest to trudna sytuacja, rzeczywiście. Chcę tutaj to podkreślić, że mimo tego, że Komisja Europejska godzi się na takie rozwiązania, że my będziemy jeszcze tak naprawdę dziesiątki lat korzystali z węgla, to w energetyce, to z drugiej strony instytucje finansowe i europejskie, i niektóre krajowe przyjęły w swoich statutach dekarbonizację, czyli przyjęły w tych statutach tego typu rozwiązania, które zakładają, że nie będą finansowali nic, co dotyczy węgla na przykład. I to są decyzje banków, które z punktu widzenia zasad powinny być ekonomiczne, a tymczasem w tym przypadku są ideologiczne, bo jeżeli mamy elektrownię, która jest elektrownią rentowną, która spełnia wymogi zwrotu na kapitale, a z drugiej strony, jeżeli są instytucje finansowe, które odmawiają finansowania, to co to znaczy? No to znaczy po prostu, że działają ideologicznie. Czyli tak nasz świat w tej chwili jest zbudowany i musimy się z tym uporać i konstrukcja finansowania została złożona, dlatego też, że część naszych banków polskich zgodziła się nam pomóc. Czyli to finansowanie jest zapewnione, bo polskie duże instytucje finansowe, takie jak PKO BP, rozumiem, nie mają w statucie zapisanej dekarbonizacji. Nie mają zapisanej, ale też na rynku finansowym z tego powodu, że tak powiem, są bardzo ostrożne, dlatego że w środowiskach finansowych Europy finansowanie w ogóle emisyjne jest bardzo napiętnowane i z tego tytułu, no ale jednak chciałbym podkreślić tutaj, że jesteśmy w takiej sytuacji, że to finansowanie dzięki bankom polskim udało się złożyć. To jest nie tylko dzięki, bo finansowanie z kredytu na tej elektrowni to będzie na poziomie 30%, 35% jej budowy. Inaczej niż na wszystkich innych budowach, bo najczęściej 30-35% to jest wkład własny. Tu będzie odwrotnie. A wkład własny jest? No, będzie wynosił ponad 60%. W miliardach to jest ile i to jest... Koszt budowy, jeżeli doliczymy VAT, bo go na początku wydać, to jest ponad 6 miliardów. I to jest Energa, grupa... To jest Energa, to jest i Enea i jeszcze TFI Energia. Czyli trzy instytucje, które trzy, dwie spółki plus instytucja polska finansowa, które zdecydowały się pomóc w budowie tej elektrowni. To, na co zwracają uwagę eksperci, to jest na import węgla, że ten import węgla w tym roku wzrósł, że wynosi około 15 milionów ton, że to jest więcej niż było. Mamy sytuację taką, że zużycie węgla w Polsce obecnie rośnie, jeśli chodzi o energetykę, ale to jest chwilowy wzrost. Ponieważ oddajemy w tej chwili nową elektrownię, oddaliśmy Kozienicę, to jest około 2 milionów ton węgla rocznie. Będziemy oddawali następnie dwa bloki duże w Opolu, to będzie około 3,5 miliona ton węgla rocznie. Będziemy oddawali duży blok w Jaworznie, który będzie miał następne prawie 2 miliony ton węgla, a więc i Ostrołęka następne 2 miliony ton węgla.
to są te nowe bloki, które wchodzą i one będą pokrywały częściowo wzrost zużycia energii elektrycznej, a więc wzrost zużycia węgla, ale z drugiej strony jednocześnie mamy w naszym układzie energetycznym dużą grupę małych elektrowni, które są takich od 100 do 200 megawatów mocy, które są elektrowniami węglowymi, bardzo starymi. Te elektrownie nie opłaci się już z punktu widzenia kalkulacji finansowej dostosowywać do wymogów unijnych, które będą obowiązywały po 2021 roku. I to jest ten czas do 2022-2023 roku, żeby gdzie będziemy mogli jeszcze jako pewną formę rezerwy te elektrownie wykorzystywać, ale one będą musiały powoli odchodzić z użycia. W to miejsce właśnie są budowane te nowe węglowe, a więc potencjał energetyki węglowej utrzymujemy, ale mamy pewien okres teraz, kiedy nakładają się na siebie nowe elektrownie już zaczynają funkcjonować, a jednocześnie stare też nadal funkcjonują. Ten import? Jest wzrost zużycia, który... No ale, a z drugiej strony jest kwestia tego typu, że spadło wydobycie węgla w latach 2014-15 i w tej chwili powoli dźwigamy się w górę, dlatego że w poprzednich 8 latach rządów Platformy Obywatelskiej PSL-u nie było inwestycji w górnictwie. Była przyjęta zasada, jak była duża cena węgla, to spółki węglowe płaciły dywidendy. Jak była niższa cena węgla, za niska, no to brały kredyty. I w ten sposób górnictwo zostało zadłużone, nie mając pieniędzy na inwestycje. A jedna nowa ściana wydobywcza, takich ścian wydobywczych w trakcie normalnego funkcjonowania powinno być przygotowywanych no kilka, 4-5 w spółce górniczej. Natomiast kiedy zaniechano tych nowych ścian wydobywczych, kiedy węgiel był właściwie tak już trochę całkowicie zaniedbany, bez alternatywy w drugą stronę właściwie, bo nie było drugiej innej alternatywy na energetykę, no to te inwestycje teraz się odbudowuje. To właśnie dlatego spółki energetyczne wykupiły udziały w spółkach węglowych, żeby zasilić je finansowo pod budowę nowych ścian wydobywczych. No dobrze, ale czy ale jest te, możliwość, panie ministrze? I te ściany nowe wydobywcze się pojawiają i powoli wzrasta wydobycie. Ale nie chcemy, żeby to wydobycie miało nadwyżkę, kiedy stare elektrownie wyjdą, że tak powiem, z produkcji energii elektrycznej i węglowe i zmniejszy się zużycie węgla w energetyce, bo po pewnym czasie ono się zmniejszy, to będziemy mieli wtedy taką sytuację, mielibyśmy, jaką mieliśmy wcześniej, żeby była nadprodukcja węgla. Tego nie chcemy. No ale wtedy można eksportować węgiel. Możemy powiedzieć tak, no to wtedy on musiałby być tańszy od węgli kamiennych odkrywkowych. Nasz węgiel kamienny jest głębinowy. Jest jego wydobycie bardzo drogie. Ten, który otrzymujemy do portów, to jest węgiel z kopalni węgla kamiennego odkrywkowych. I jego wydobycie jest dużo prostsze i tańsze. I z takim węglem polski węgiel nie jest w stanie konkurować. My jesteśmy dzisiaj w takiej sytuacji, że węgiel na rynkach światowych zdrożał. A tymczasem nasze spółki energetyczne mają zwrot na kapitale zainwestowanym w węgiel, chociażby w tym, że podpisały kontrakty 3-4-letnie na zakup węgla w polskiej grupie górniczej i w tym momencie nabywają węgiel dużo taniej niż jest cena węgla w portach, niż cena węgla z importu. On uzupełnia tylko braki i te braki w energetyce są niewielkie. Natomiast rzeczywiście no część z punktu widzenia transportowego, znaczna część energetyki tej produkującej ciepło, a więc elektrociepłowni, szczególnie jeśli chodzi o wybrzeże, gdzie nie trzeba daleko przewozić węgla, jest rzeczywiście uzupełniana węglem z importu. A jeśli chodzi o... I to nie jest, z punktu widzenia gospodarczego import, nie jest to złe. Ale jeśli chodzi o import, to my chcemy się uniezależnić od Rosji, jeśli chodzi o gaz, natomiast importujemy węgiel z Rosji. Czy tutaj nie ma takiego znaku zapytania? Czy przypadkiem... Jest konkurencyjność węgla, miejsca przeładunkowe są na węgiel robione w portach coraz odbudowywane, bo one były po prostu wcześniej przekwalifikowane. Teraz jest coraz więcej miejsca, nawet swoje miejsce przeładunkowe węgla przygotowuje Węglokoks, nasza spółka handlująca węglem, więc węgiel z importu w
tej chwili będzie znacząco uzupełniany węglem przez porty, więc węgiel rosyjski rzeczywiście jest, ale nie jest to bez dywersyfikacji. Nie jesteśmy na łańcuszku tego węgla. Jedno pytanie na temat kopalni Krupiński. Co tam się dzieje? Kopalnia Krupiński przygotowywana jest do dużej modernizacji. Został ogłoszony konkurs na jej zagospodarowanie. Ta sprawa została rozstrzygnięta. Tylko że kopalnia... Tu chciałbym podkreślić jeszcze jedno, że w tej kopalni węgiel energetyczny jest zebrany. Tam tego węgla energetycznego już jest tylko tyle, że nie opłaci się go wydobywać. W drugiej części pola tej kopalni, gdzie jest węgiel koksujący, to pole przejęła spółka JSW i ona będzie z sąsiedniej kopalni Pniówek wydobywała ten węgiel. To wróćmy do... O, jeszcze są dwa duże tematy i chyba już nie zdążymy, bo jest godzina 8:38, ale to jedna krótka odpowiedź. W energetykę atomową, w strategii energia atomowa jest zapisana. Będziemy budować... Ona jest, że tak powiem, warunkiem zgody na utrzymanie długie lata energetyki węglowej. Czyli ruszymy z budową elektrowni atomowej, te wszystkie procedury, gdzie wybudujemy zgody, środowisko, kapitał, to wszystko jest przed panem ministrem. To jest kwestia tego typu, że jest to potężne finansowanie i spięcie tego finansowania też jest trudne, ale także zamknięcie elektrowni węglowych i budowa w to innych elektrowni tak samo jest kapitałochłonne i nic nie ma za darmo, dlatego też wysiłek gospodarczy jest, państwa musi być duży. Jest jeszcze wiatr, jest jeszcze słońce. Nie działa w ogóle bez elektrowni. Pan sobie wyobrazi, w tej chwili wiatr zanika i nie mamy zasilania. Nie możemy rozmawiać, nic się nie dzieje. I nie ma wtedy więc radia. Musimy mieć... nie ma radia, nie ma telewizji, nie ma lodówki. Musimy obywatelom zapewnić, ale i przedsiębiorcom. Była tutaj ekipa telewizyjna przed wywiadem, zadawała panu ministrowi pytania jakie? Pytała o ceny energii elektrycznej. To jest temat w tej chwili, który nurtuje wszystkich. I rzeczywiście tutaj mamy ten dylemat, że Komisja Europejska obłożyła taką formą podatku energetykę węglową, zachęcając w ten sposób finansowo do zmiany systemu. I te uprawnienia do emisji, które muszą spółki, które emitują, kupować, doszło do tego, że i gazowe, tylko w mniejszej ilości, bo mniej emitują, one kosztowały, były poprzednio na giełdzie, bo one są w tej chwili przedmiotem obrotu na giełdzie niemieckiej. One były w cenie około między 3 a 5 euro, ponieważ mogły nimi handlować tylko spółki energetyczne. Od 2018 roku komisja wprowadziła zasadę, że one mają cechy papieru wartościowego. To znaczy, że te uprawnienia do emisji mogą nabywać także instytucje finansowe i stały one się przedmiotem obrotu. Pojawił się w związku z tym dodatkowy popyt ze strony instytucji finansowych. I spekulacja na rynku. Interweniowałem w tej sprawie, więc udało mi się z 26 euro obniżkę do 19-18 uzyskać poprzez interwencję w Komisji Europejskiej, ale mimo wszystko to jest podwyżka, jeżeli policzymy od 4-5 euro do obecnych 19-18, to znaczy, że płacąc w jednej megawattogodzinie 20 zł za prawo do emisji, dzisiaj trzeba płacić prawie 100. I z tego tytułu, jeżeli to już Urząd Regulacji Energetyki policzy, ile tego wzrostu energii potrzeba, ale gospodarstwom domowym chcemy to zrekompensować. Ale wszystkie gospodarstwa domowe dostaną rekompensatę? Wszystkie, ponieważ w pierwszym chwili chcieliśmy tym z pierwszego progu podatkowego, ale cały system obliczeń, które musielibyśmy wprowadzić, okazał się z punktu widzenia niewielkiej ilości tych, którzy mają powyżej pierwszego progu podatkowego dochody, okazało się, że to będzie tak samo kosztowny, więc zeszliśmy do tego, że wszystkie gospodarstwa domowe. Ale to będzie dopłata do tych, którzy sprzedają energię, czy to będzie tak, że my dostaniemy na konto, każdy dostanie... Nie. To będzie sytuacja taka, że rozliczenie będzie robiła spółka energetyczna, gdzie ta rekompensata będzie się odejmowała od rachunku, powiedzmy skrótem myślowym, notes tego tytułu będzie spółka energetyczna wystawała funduszowi, który będzie to pokrywał. I pytanie, które stawiają gazety, czy Unia Europejska się na to zgodzi?
To jest wielkość pomocy publicznej dla obywateli, a pomoc dla obywateli w poszczególnych państwach nie jest regulowana przepisami Unii Europejskiej i dlatego też tego nie musimy notyfikować. Czyli tak będzie... Tak jak 500+, też nie musieliśmy notyfikować. Czyli tak będzie, jak pan minister teraz mówi, że żaden odbiorca indywidualny nie zapłaci... Do rachunku. Patrzymy na rachunek. Tak? Nie zapłaci więcej za prąd. No tak, jeżeli będzie taki samo ilość prądu zużywał, no to ten rachunek nie będzie na pewno większy. I to jest w budżecie państwa, ile pieniędzy trzeba na to przeznaczyć? No to w tej chwili szacujemy, bo także powiem trochę na wyrost, rozważamy także dofinansowanie, tą taką rekompensatę dla małych przedsiębiorstw, a nawet średnich, z punktu widzenia takiego, że one też dla ludności znacząco pracują. Bo... Więc to są, tu w grę wchodzą różne kwoty, ale na pewno to dotyczy kwoty, no, kwot dla obywateli przekraczających znacząco miliard złotych, a dla wszystkich, jeżeli byśmy małe i średnie przedsiębiorstwa, to wprowadzili to kilka miliardów, więc to są duże pieniądze. Bo to droższy prąd, to droższe ceny w sklepach i no właśnie, i wtedy... tutaj ten problem jest tutaj, że tak powiem, bardzo istotny. Możemy wejść w taką spiralę podwyżek. No nie jest, to znaczy cena prądu w firmach jest tam w przedziale 2,5 do 5%, więc nie jest to taki jakby znaczący udział w kosztach, ale to się wszystko powoli dodaje, więc my chcemy także, żeby to utrzymać na umiarkowanym poziomie. To się z kolei ceny przekładają się na sondaże, sondaże na wyniki wyborcze, to wszystko są naczynia połączone. No to jest polityka Prawa i Sprawiedliwości, że tak powiem, dbamy o obywateli, żeby jednak poziom życia ludności w Polsce wzrastał. I to jest fizycznie widoczne, bardzo widoczne, bo jeżeli popatrzymy na średnią płacę i jej wzrost, dbają o to bardzo związki zawodowe, widać co roku jak wzrasta, a z drugiej strony relacja złotego do dolara pozostaje na tym samym poziomie. A więc patrząc na ceny towarów importowych i tak dalej, to powoduje, że realne płace nasze i realny poziom życia Polaków znacząco wzrasta. I jeszcze nakłada się na to wszystko COP24, czyli wielka konferencja na temat klimatu, która będzie w Katowicach od 2 grudnia. Czegoś oczekujemy od tej konferencji? Coś istotnego tam się zdarzy? No to jest konferencja, na której się ścierają właśnie te wszystkie poglądy dotyczące także polityki klimatycznej. Jest ten kierunek na to, żeby obniżyć wzrost wynikający właśnie z emisji, wzrost temperatury na świecie, więc te państwa zbierają się w takim zakresie, że główna dyskusja jest wokół tematu, jak zmniejszyć właśnie poziom emisji na świecie, żeby ta temperatura nie wzrastała. Natomiast różne opinie w tym zakresie są. Nie wszystkie opinie europejskie podzielają inne państwa, a więc na razie, że tak powiem, w to dużo redukcji emisji nie wpisują się duże państwa jak Chiny, Indie. No i teraz Stany Zjednoczone także patrzą na to wszystko z rezerwą, więc trudno powiedzieć, jakim efektem końcowym się ta konwencja zakończy. Bardzo serdecznie dziękuję, panie ministrze, za wizytę w Poranku Wnet. Warszawa, Kraków, dwie stolice, na UKF-ie 87,8 Warszawa, 95,2 Kraków. Dziękuję bardzo. Zachęcam do słuchania Radia Wnet. Dziękuję bardzo. Minister Krzysztof Tchórzewski, minister energii, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:46. Radio Wnet, www.wnet.fm.